Rozdział 17. Emilka idzie do szkoły. Dziś idziesz do szkoły, ale ja... O nie, najgorzej, idziesz do szkoły. Nikt ci nie powie, że to będzie trwało 12 lat. Nie chcę tej tarczy, proszę to włożyć. Nie. Nauka to poważna sprawa. Jadą. Tak, tu Obi-Wan Kenobi, to jest Milka. Jadą takim samochodem odrzutowym. Tutaj jest reklamówka z Adasia wczepiona. Tutaj nie wiem dlaczego logo Nivtii chyba? Czy Nivtia jeszcze istnieje? Lekcja. No szybciej, kuzdrały! Ale nauczycielka, ale brzydka. O Jezus Maria. Jak rozwiązują zadania, jak lecą, jak zapierdalają gorzej niż w liceum, kurwa. Ile jest 1000 plus 2000? I już jest rozwiązane, że 3000 na tablicy. Świetnie. Cudowna nauczycielka. Emilu! 3000 milion wykrzykników. Nie, tak naprawdę to 5. Przerwa. Prawdopodobnie w postprodukcji podłożę tutaj prawdziwy dźwięk dzwonka, żeby was striggerować, jeśli już nie chodzicie do szkoły. Oczywiście milion wykrzykników, żeby nałożyć nacisk na to, jak krwawią uszy przez dzwonek. Jau! Jakiś kot, kurwa, rzuca drugim kotem, jak kurwa workiem kartofli, tak i tak. Wspomnienia z podstawówki. Dziękuję bardzo. Przerwa, jej! O, Emilka w końcu odnalazła spokój. Pójdę poskakać na skakance. Co to jest? Jedynka jakaś? O nie! Gdzie będę skakać? Co to za karton w ogóle, w którym ty teraz stoisz? Każdy kawałek korytarza zajęty. O, tam jest wolne miejsce. Wiesz co, tutaj jest twoja kuzynka. Mogłabyś do niej pójść, chyba że ja po prostu użyłem jeszcze raz samego designu postaci, żeby w ogóle zapełnić tutaj miejsce, że niby coś się dzieje na tym korytarzu. Mogłabyś pójść do swojej kuzynki, kurde. Powiedzieć jej, że chcesz się pobawić trochę. Hurra! Przez CH. Znowu lekcja. Karolu! Koniec. No tak, wpierdoliłem tam nawet koszmarnego Karolka, tylko że go sfuryfikowałem i zrobiłem z niego takiego kota. Ktokolwiek z was w dzieciństwie czytał koszmarnego Karolka autorstwa Franceski Simon, bo ja tak, i to byłem uzależniony od tego wręcz. Dobra, to jest chyba koniec rozdziału, koniec tego gówna w końcu. Rozdział 18, Emilka i piesek Leszek, widzicie, jest coraz gorzej. A, tam jest pies! I żeby ja cię tu więcej nie widział! Piesek Leszek nigdy nie mówił. Popołudnie. Ej, ty! Ej, nawet nie wiem, kto to mówi. Na tym etapie to jest okropne. Wieczór, tu jest chyba napisany, kurna. Koniec. Kurwa, co? Zaraz. On wyszedł z pieskiem Leszkiem na spacer. Emilka zasnęła pod drzewem, piesek Leszek na nią nasikał. No naprawdę, kurwa, wyobraźnia nie zna granic. Koniec rozdziału, szybko się skończył. Fajnie było, świetnie było. Uwaga, ten rozdział jest tak krótki, że nie wiem, czy zauważycie, że on w ogóle tu był. Rozdział 19. Emilka tańczy na lodzie. Obi-Wan Kenobi zabrał Emilkę na łyżwy, założył jej łyżwy, sobie założył łyżwy i ją próbował asekurować, trzymając ją za uszy. A spokojnie, powoli. O nie, mamy 5 sekund czasu. 5, 4, 3, 2, 1. Pan Obi-Wan Kenobi i jego asystentka Emi proszeni są na lód. Na lód! To jest jej reakcja na te błędy ortograficzne. Jego też. Ła, nie umiem! Milion wykrzykników, ale taki zadowolony. Znęcanie się nad zwierzętami bardzo. Uciekła. Koniec. Uwaga, przygotujcie się, teraz będzie rozdział ostatni, najdłuższy z tego wszystkiego. Patrzcie, jaki on jest gruby. O kurwa, on naprawdę jest duży.
Wow. Rozdział 20. Emilka i jej sobowtór. Sobowtór, sobowtór. Zaraz cię złapię. Cha, cha, cha. O nie, ściga mnie kot bandyta. Ej, Emilka. Co o tym sądzisz? Okej. Okay. Jak widzicie, wyraziła dezaprobatę. I się jej nie dziwię. Już cię mam! Ca, ca, ca! Złapała ją fura, znowu Milka się skurczyła. Kilka minut potem ca, ca, Milka poszła do więzienia. Za nic, a ten chyba się wysrał. Chyba, że to worek, nie wiem. A nie, krata jest za wysoko. Świetnie. Emi, no widzicie, że jest celebrytką w tym świecie. Ej, to mój balonik. Ukradł z wizerunkiem. Teraz mam doskonałą maskę. Ciekawe, kiedy się udusisz. O nie, nie dam rady. Ona znowu tyje. Ona znowu tyje. Ehej! Hej, mówi jakiś ten sam kot, co wcześniej, a on ukradł ten futrzany płaszcz. Świetnie, świetnie, świeśnie. Trzeba tylko pomalować. To dlaczego sobie, kurwa, dupy nie pomalowałeś farbą do włosów, tylko kradniesz jakiś płaszcz? Boże. Niewiele brakowało. Ach, teraz tylko ogon. Hej, a zapłaciłeś? Dlaczego koki sprzedajesz jakieś ogony? Skąd ty to masz? Podobno chodziłaś do szkoły. Już pracujesz. Świetnie. Ciekawe, czy teraz jej się uda. Cześć, Emilu. Jaka Emilu? Już się wrąbujesz. Nikt cię nie weźmie na serio. Prawdziwa Emilka się wystraszyła i uciekła. No nareszcie. Nareszcie jej się udało wyjść z tego. Co to? Nie wiem. Wygląda mi to na pustą kartkę. Zaraz, które z was jest Emisią? Pi, pi, pi. Ona. Ja! Powiedzieli równocześnie kot bandyta i Emilka. Ale jak się okazało, uwaga, plot twist, kot bandyta nie miał pazurów. I Emilka... Ja jestem Emilką. O-o. I Emilka rozszarpała strój kota bandyty, nad którym się tak napracował. Przyjechała policja i go zgarnęła. Koniec. I wiecie co? To wszystko. Ponieważ ostatnia strona, na której było narysowane zdjęcie wszystkich, no, że było, że oni wszyscy zrobili sobie zdjęcie pamiątkowe, to zginęła mi ta strona niestety i już jej nie zobaczycie. Także tego, to była książeczka o Emilce z 2007 roku. I wiecie, co wam powiem? Byłem wtedy z tego bardzo dumny. Do tej pory mnie zadziwia, że miałem cierpliwość i chęci w ogóle do napisania czegoś takiego. No może nie jest to jakieś mega dzieło, ale pamiętam, że spędziłem nad tym, nie wiem, miesiąc, żeby wymyślić te wszystkie historie i to wszystko narysować i napisać. Także stwierdziłem, że byłoby fajnie, gdyby zrobić reboot. Wiem, jak to brzmi. Ale moim zdaniem można jeszcze coś z tego wycisnąć, tylko wystarczy, że Milka nie baw się tym i chce zrobić reboot książeczki o Emilce,
zrobić z tego książkę dla dzieci i to wydać po prostu. Zaraz wam pokażę kilka projektów postaci. To byłaby nowa Emilka. Szkic koncepcyjny, ona tak na pewno nie będzie wyglądać w przyszłości. Ale na pewno za to zachowam koncepcyjny wygląd Tolki, który wygląda obecnie tak. Tolka nosi chustę, ponieważ Tolka zmarła na raka. Tak jak mam zamiar tutaj to odzwierciedlić, ubierając jej tą chustę, ponieważ ona nie ma włosów, jest po chemioterapii. Tyle, że w tym alternatywnym wszechświecie ona przeżyje. Sorry za spoilery. Jeszcze tutaj mam trochę tak. Tego nie wsadzę, niestety, ponieważ to jest Polska. Jakby zobaczyli faceta z taką tapetą na twarzy, to by mnie chyba pochlastali. Z racji, iż jak zauważyłem, najprawdopodobniej najbardziej debilna osoba, która pochodzi z Polski, czyli Wojciech Cejrowski, działa w tym kraju jak jakiś kurwa naczelny kurator sztuki i kultury i wpłynął na to, że nie została wydana jakaś inna książka dla dzieci, o której nie wiem, czy jest sens się jeszcze wypowiadać, bo temat jest stary jak świat. Tutaj jest nowy design Koki, oczywiście go zmienię w przyszłości. Jest Tymi, który wygląda jakby wylazł z więzienia, dlatego też będę nad tym pracować. To chyba byłaby ciocia Lenia. No a na to nie zwracajcie uwagi, bo tu próbowałem narysować jakąś youtuberkę czy coś. No i dobra. Tak, myślę, że to będzie dobre ujęcie na zakończenie. No i fajnie, teraz przestałaś się bawić. Teraz przestałaś się bawić, tak? Świetnie. To było na tyle. Już uzupełniłem wasze życie książeczką o Emilce. Także pożegnaj się, Emilka. Pożegnaj się ładnie z widzami. To było na tyle. Widzimy się w następnym ewentualnym odcinku. Pa!